Witajcie! W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Spichlerzu, magazynie na zboże. Z tego też względu przygotujemy paszę dla cielęcia i dla kur. Będzie to możliwe, ponieważ również tu znajduje się ta maszyna. Śrutownik, o którym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Co tu się stanęło? Jarek, jak spichlerz, to gdzie to zboże? No zboże po tej stronie jest, w sąsiekach. Właśnie tutaj przygarniam pszenicę. A w drugim sąsieku jęczmień się przechowuje. Specjalna maszyna do przegarniania. Do odśnieżania dachów też się nadaje. Mniej więcej każdy sąsiek pomieści 5 ton zboża. Jest ich 4 na długości, więc łatwo obliczyć, że można zgromadzić 20 ton materiału. Materiału, którym wykarmimy naszą zwierzynę. Ale wróćmy do śrutownika. Co to za model, co to za śrutownik? Jest to śrutownik na kamienie. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają zarówno w nim, jak i poza, bo mam zapasowe. Dokładnie co to za model jest, to nie wiem. Ale byłbym skłonny powiedzieć, że jest to model WUKO H123. Najbardziej jest do niego podobny i właśnie to będzie chyba to. Być może jest to taki model trochę fabryczny, trochę kombinowany, trochę rzemieślniczy. Ale skłaniałbym się ku temu. Co go napędza? Napędza go silnik siłowy, ale o nim za chwilę. Teraz przejdziemy do rzeczy chyba najciekawszej, a więc do kamieni. Kamieni odpowiedzialnych za mielenie tego zboża. Otóż tu właśnie one się znajdują. Jeden jest przytwierdzony na stałe, a drugi to ten, który się obraca. Właśnie tam widać też na kole pasowym, jak się kręci. Zboże wpada jakoś pomiędzy nie i kurde, jest mielone. No bo jak inaczej? No z tego, co tu widać, to inaczej być nie może. Tak się składa, że mam zapasowe kamienie do tego śrutownika, więc obejrzymy je na spokojnie, na powietrzu. I jak to nam tu wygląda? Ten kamień jest na stałe przykręcany do śrutownika, on się nie obraca, zaś ten dochodzi do niego, zboże dostaje się między nie i jest mielone. A te łopatki to pewnie dają ruch powietrza, który niejako już tą zmieloną śrutę wypycha tym takim ślimakiem, który przed chwilą zdjęliśmy. Tak, ja bym to tak widział właśnie. Zasadę działania tego urządzenia. I tu mamy dwie dźwigienki. Może nie dźwigienki, tylko śruby. Właściwie to jedną. Bo tam to jest tylko taka kontra. Ale teraz odkręcam ją całkowicie, ponieważ przesmarujemy łożysko, które musi się tu znajdować, na którym obraca się ten obracalny kamień. Nie może nam spaść, bo by się ubrudziło. Położymy to w jakimś odpowiednim miejscu. O tak. Oczywiście wrzeszczot jest potrzebny, bo się nim najlepiej nakłada. Nie za dużo. I teraz przykręcimy śrubę, ona wepchnie ten smar tam jeszcze dalej. Tam gdzieś pewnie musi być jakieś łożysko. I teraz przy dokręcaniu zobaczymy, jak kamienie zbliżają się do siebie. O, praktycznie nie ma szczeliny już. No to by tak to wyglądało. Załóżmy tego ślimaka z powrotem, który kieruje nam już tą gotową śrutę. Do tego, można powiedzieć, kontenera. Tak wygląda ta śruta. Chociaż ja jestem bardziej przyzwyczajony do nazywania tego ospą. Czyli tutaj mamy takie pszenice, jęczmień w takiej właśnie postaci zmielonej. Oczywiście tam mamy również łożysko, ale jego smarowałem jakiś czas temu, to już nie będę się bawił, bo tam już jest grubszy temat. Trzeba odkręcić, wziąć tawotnicę, ale z 2 miesiące temu było smarowane, to starczy. No to cóż, zaraz zrobimy treściwą paszę, tak zwaną,
Paszę ze zboża? No bo innej opcji nie ma. Chyba pierwszy raz od kiedy prowadzę kanał zagościliśmy w tym pomieszczeniu. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jest tutaj trochę moich wspomnień za dzieciaka. A że mróz tutaj nie wchodzi, to szczypiorek się, kurde, już szykuje na wiosnę. Karczera tu chowam, żeby nie zamarzł. O, i wagę mam starą, fajną. Kiedyś może ją odpalimy, zobaczymy, czy działa. Ale póki co, działajmy, róbmy śrutę, bo nam dzień ucieknie. Jak widzicie, silnik nie jest tutaj mały. To jest co najmniej 5,5 kW, jak nie większy. I już taki silnik powinien być w układzie gwiazda trójkąt. A więc nie ruszać całą swoją mocą od razu, tylko stopniowo. Tam z tego co się orientuję, tym bardziej, że on jest już zaprzęgnięty. Od razu ma co robić, bo musi kręcić tym kołem kamiennym w śrutowniku. Ale on taki nie jest, on od razu rusza pełną mocą, przez co bywało czasami, że spaliło korka. Żeby tak się nie działo, robię jeden prosty trik. Podnoszę silnik, wtedy paski się luzują, uruchamiam. I stopniowo opuszczam. Dobra, teraz kwestia regulacji. Zobaczymy, wsypiemy trochę. Zobaczymy, jakie wychodzi. Żeby nie było za grube ani za drobne. Chyba dobre. Jak myślicie? Dobre? Jak za bardzo zmielone z tego co wiem, to też niedobrze. Gdyby się zapchało, to tu jest taki zewak, można powiedzieć, którym się przetyka. Najgorzej jak wpadnie coś metalowego, nakrętka na przykład, to wtedy psuje te kamienie. Zapalimy światło. Zobaczcie, prawie cały kontener. To mniej więcej na tydzień wystarczy. Właśnie się wysypuje, akurat się skończyło. Jak się skończyło, to można gasić. I teraz trochę poluzuję, żeby był później łatwiejszy start. No i tak to u mnie wygląda, przynajmniej raz na tydzień. Kiedyś jak byłem młodszy, to 3 razy tyle się robiło na tydzień, ale wtedy to było parę krówek. Wiadomo, każdy w zależności od tego co hoduje, czy świnki, czy mleczne, czy na opas, to inaczej ospę robi śrutę, ale to są szczegóły. Nie, kurze wcale nie przeszkadza jajka nosić, kurde, przy tej maszynie. Raz na tydzień, nawet jak siedzi
to wcale nie ucieka, przyzwyczajona jest. Ale teraz chyba najprzyjemniejsza rzecz, przynajmniej dla Ototo. Jego ulubiony przysmak. Ziemniaki, właśnie z taką ospą. Może nie jest to najbardziej zdrowe dla niego, ale jak lubi, to nie będę mu żałował. Jak troszkę ostygnie, to dostanie. Takie ciele to Jarek sianem przede wszystkim karmione powinny być. Jest, kurde, lubi siano. Oczywiście staram się bilansować dawki żywieniowe swojej zwierzynie odpowiednio. Wiecie, jak jest. Prawda o to? Prawda. Zarycz ładnie. Nie chcę ryczeć. Chcę siana. Dostanie teraz ten swój przysmak. Zobaczymy, jak zareaguje. Dobre. Oto, oto. Mało wiaderka nie zje. To jest zwierz dopiero. A znowu przysmak kurto pszenica. Nasypiemy im trochę w garczka. Niech jedzą. No nic, to na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!